nie słyszysz alarmu, Robercie. Reaktor w stanie krytycznym. No to go wyłącz. Nie mogę. Żeby zapobiec stopieniu reaktora, trzeba wejść do środka. To samobójstwo. Nie odejdę, póki tego nie załatwię. Niby czego? W przeciągu kilku minut reaktor wypełni całą kopalnię zabójczym promieniowaniem. Jest już po zabawie. Tym bardziej on powinien do nas dołączyć. Szlak! Niechcący słyszałem, że rozmawiacie o mnie. Jeszcze jest czas, John. Możesz się przyłączyć. Czy ty wiesz, o czym mówisz? S-23 to są terroryści. I co z tego? Walczą o lepszy świat. Do cholery, Robert! Oni cię wykorzystują! Nie myślałeś, co się stało z Milą? Próbuję tobą manipulować, Robercie. Zabili ją, Robert. Stowarzyszenie 23 chciało cię złamać, zniszczyć i odtworzyć na własne potrzeby. Mila została zabita przez promieniowanie wkrótce po tym fiasku z dronem w Kongo. Próbowaliśmy pomóc. Umarła w twoich Stany kanionach. Nigdy nie atakowały dronami Kongo. Flostow sam ją porwał i otruł. Po to, żeby cię złamać. On to nazywa filarem. Mogę ci to udowodnić. Siergiej? Próbuję tobą manipulować. Robert Nord jest martwy. To prawda? Ty jesteś Armazi ze Stowarzyszenia 23. Razem czy możemy... to prawda? Tak. Jej śmierć była niestety konieczna. Musieliśmy uwolnić cię od przeszłości, Robercie. Robert! Zabrali mi ją. Zabrali mi wszystko, co miałem. Robert, musimy już iść. Nie mogę. Nie mogę. I tak już za późno. Więc spróbujmy może chociaż uciec. Racja. Okej. Racja. Dobra, idziemy. Wybacz mi, John. Pozdrów ode mnie mamę. Robert! John, jesteś cały? Robert! Co ty kurwa John, robisz? Nie! On zginie! On już jest martwy. Przykro mi, ale tak jest. Nic nie poradzisz. Robert! Jest bezpiecznie. Wróć do domu. John. Dalej, John. Musimy stąd iść. Zaraz będziecie w bazie. Dokładnie za 17 minut. Jasne. Dobrze się spisałeś. Praca z tobą to dla mnie zaszczyt. Co zrobisz teraz? Znajdę ich wszystkich. Członków stowarzyszenia. Dorwę ich. I zapłacą mi za wszystko.